або міжнародове, під яким саме ще підписала. Оче влад в Україні свободна, мені культури віднало понад 13 тисяч українських журнірів. Тисячі дітей в Україні виростають без свої старші мами. Nie będzie zgody na zniewolenie nikogo. Nie będzie zgody na to, żeby Putin i jego wataszkowie, którzy mają chorą wyobraźnię i niczego się nie nauczyli z historii, znowu mrzyli o tym, że rosyjskie konie będą się poiły w Atlantyku. Szanowni Państwo, zebrało się razem w Warszawie na też pokazać, że dla nas wszystkich Polaków i Ukraińców też robi Rosja celowana najbezpieczniejsza nasza kata zachorycji. To jest wspólna europejska kata. I my nie chcemy być wolni, że tej wariacji, ta ludyna, Putin i jego towarzystwo. Zapalili naszych Polki i Polaków, Ukraińców i Ukrainy. Pogodzimy się. Wspólnie walczyło wolno. Że one wsi mogli wbywati naszych idei, naszych batyków, naszych zino. Warszawa i Polska to jest czas domem na takiej ogromnej grupy. Dla nas wszystkich ważne te, żeby wsi razem wskazały. Ni dla takiej polityki, dla takiej powiedzenki, jaką wede zaraz Rosja i prezydent Władimir Putin. Хочемо сказати, разом будемо боротися за нашу свободу, так як ми боролися за свою гідність. Шановні панство, то в 2014 році так будемо боротися за гідність і за свободу тепер. Поляки вже. Покой, годність і милость на тих світах. Ми не хочемо війни. І вже вам всі, хто вже повідомив переді мною, о тим повіділи, і я хочу ще раз то підкреслити. Ми єстеśmy народом вольності і народом покою. ОНЗ-чі. Bo nie podobało mu się to, co słyszał w ONZ-cie o Związku Sowieckim, o bloku wschodnim. Po 60 latach zmieniły się rzecz jasna metody. Dzisiaj mamy bardzo drogie garnitury na Kremlu. Mamy bardzo długie stoły na Kremlu. Я підтримую свою батьківщину в тому, що Україна бореться. Потребуємо нашої вольності, потребуємо себе навзаєм. Я дуже вдячний, що поляки нас підтримують. Сюди, як ми бачимо, прийшли дуже багато білорусів, українців, поляки є. Усі розуміють, що... Вольна Білорусь, вольна Україна, якщо ми будемо єднатися, то ми не зберемо агресора. Ми Європа. Który nie wie, że im więcej zabierają, tym mniej się ma do stracenia. Będziemy mówić o wolności, będziemy mówić o godności, nie będziemy mówić o przetrwaniu i o tym, żeby być jakoś. Tak, przed ostrzałami. Moje przyjaciółki, przyjaciele wracają okaleczeni, pójdą, znikną. Moja mama zginęła w tej wojnie.